Ci właśnie przed chwilą przyjechał. Jesteście tu gospodarzami, to decydujcie. Halo, halo. Czekaliście wszyscy na to wszystko, mam nadzieję. Macie już przyszykowany zestaw pytań. Słuchajcie, Szymon przyjechał, jest tu z nami. Właśnie się wita z burmistrzem naszego pięknego miasta. Moi mili Państwo, zapraszamy bliżej. Ci, co chcą zadać pytania, lepiej usłyszeć. Zapraszamy serdecznie, gorąco. Prosimy z zachowaniem odstępów. Bezpiecznie. Dziękujemy panu burmistrzowi za przyjęcie Szymona Hołowni. Proszę państwa, witamy Szymona w Sandomierzu po raz pierwszy. Jeśli można o ciche oklaski. I oddam głos Szymonowi, bo troszkę opóźnienia jest, także... Dziękuję bardzo. Będę się starał utrzymywać dystans do Was odpowiedni, przepisowy, więc zdejmę maskę wtedy, kiedy będę go utrzymywał. Ale Wy, jeżeli nie utrzymujecie tego dystansu, to maski włóż. Bardzo jest mi miło się z Wami spotkać, drodzy Państwo, tutaj w Sandomierzu. Strasznie się starałem, jadąc tutaj. Dzisiaj już byłem w Końskich, byłem w Kielcach. Strasznie się starałem i miałem nawet śluby, że nie nawiążę do ojca Mateusza, ale trudno, no już muszę, tak? Znaczy zawsze zastanawiam, jak on się nie wywali na tym rynku, jak przy takich prędkościach, które na tym w rowerze osiąga. Też już do wielu moich wykładów i wystąpień weszła ta konstatacja, bo kto ogląda ojca Mateusza, ten wie, że u was 95% zgonów, a raczej przyczyn zgonów to przewrócenie się, uderzenie głową w coś, w jakiś kamień, w jakąś deskę czy coś takiego. Więc to jest w ogóle bardzo, bardzo pod innymi względami bezpieczne miasto, tak z tego wnoszę. Jedyne, co ci może się zdarzyć, to, że się przewrócisz i głową gdzieś uderzysz. A używam tego w takiej anegdocie, którą ktoś mi kiedyś opowiedział, a która bardzo dobrze też obrazuje to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, mam wrażenie, na wielu płaszczyznach. Jest to anegdota o takich dwóch facetach, którzy stoją w bibliotece i biorą się za łby, wyprówają sobie flaki, wydrapują oczy, przerażeni ludzie patrzą, nie wiedzą, o co im chodzi, a oni na krew, na śmierć i życie walczą. Wchodzi bibliotekarka i widzi, co się dzieje i zadaje im pytanie. Panowie, o co wam chodzi? I wtedy jeden z nich odpowiada, bo wie pani co, ja muszę mieć otwarte okno, a ono jest zamknięte. Bo jak mam okno, które jest zamknięte, to natychmiast się duszę, bo mam mało powietrza. Jak mam mało powietrza, to się przewracam. Właśnie jak w ojcu Mateuszu uderzam głową o kant stołu, mdleję, ja nie chcę mdleć. 20 razy w tym tygodniu już zemdlałem, ja chcę żyć, ja mam dzieci i tak dalej. A drugi mówi, a ja muszę mieć to okno zamknięte, bo ja się boję przeciągów. Jak są przeciągi, to ja choruję, bo mnie wieje po nerkach. Jak mnie wieje po nerkach, to zaraz muszę brać antybiotyk. Jak biorę antybiotyk, to mam rozwolnienie, 20 rozwolnienie w tym tygodniu. Ja już nie mogę tak żyć, ja mam dzieci, ja chcę normalnie funkcjonować.
I co robi bibliotekarka? Wychodzi do sąsiedniego pokoju i tam otwiera okno. I wtedy ten ma świeże powietrze, a ten nie ma przeciągu. I o czym jest ta opowieść? Ta opowieść jest o tym, że czasem trzeba zadać we właściwy sposób pytanie. Jeżeli wejdziesz w taki konflikt i zadasz pytanie, panowie, co robicie, to przecież jest oczywiste, co robicie. No biorą się za łby i krew się leje. Ale jak zadasz pytanie, o co wam chodzi, dlaczego to robicie, to może się okazać, że te interesy są do pogodzenia. To jest opowieść o naszej Polsce dzisiaj. Bo jak popatrzymy sobie na to, co daliśmy z siebie zrobić politykom, mediom, spindoktorom i różnym innym, którzy nas po prostu dzielą na tysiące różnych sekcji, sekt i frakcji, to pomyślcie sobie, co będzie, jeżeli do tego, który głosował inaczej niż wy, pójdziecie i zadacie mu pytanie, nie na kogo głosowałeś, tylko o co ci chodzi. To z całą pewnością usłyszysz odpowiedź, żeby w Polsce było lepiej. I ty sam będziesz miał dokładnie taką samą odpowiedź na pytanie, dlaczego głosowałeś, dlatego na kogo ty głosowałeś. Nie znam ludzi w Polsce, którzy by głosowali na kogoś dlatego, że chcą, żeby w Polsce było gorzej. Wszyscy chcą, żeby w Polsce było lepiej, właśnie dlatego głosują na tych, a nie na innych, zgodnie ze swoim przekonaniem. Czy to nie jest dobry powód i pomysł i płaszczyzna do tego, żeby zacząć myśleć zupełnie inaczej o rzeczywistości politycznej niż myślimy do tej pory? Nie myśleć o tym, że się nie zgadzamy co do aborcji. Bo nie zgadzamy się i nie będziemy się zgadzać. I wiele się w tej sprawie nie zmieni. Nie, że nie zgadzamy się co do, nie wiem, pamięci historycznej. Albo tego, czy ktoś się komuś podoba, czy się nie podoba. Ale jest mnóstwo rzeczy, co do których się zgadzamy. I te moglibyśmy spróbować załatwić. Od wczoraj, kiedy dołączyła do nas posłanka z klubu Lewicy, cały czas słyszę, że jestem albo lewicowcem, albo konserwatystą, albo nie wiadomo kim jeszcze, wszystkim naraz. Ale wszystkim tłumaczymy, i ona i ja, że jeżeli przez Sejm przechodzi 800 druków sejmowych, czasami nawet do 1000, jak PiS dostanie legislacyjnej biegunki, z czego powiedzmy 400 czy 500 kończy jako ustawy, to niech będzie w ciągu 4 lat kadencji 4, 5 albo 6 projektów, co do których ja głosowałbym inaczej niż ona. Ale jest 700 czy 600 czy 500, które możemy razem załatwić. Czy my naprawdę zawsze musimy się podzielić, zanim załatwimy wszystkie kwestie, zanim się połączymy? Tysiące rzeczy, które w Polsce przez 30 lat zrobione nie zostały. Ile jeszcze mamy czekać na to, aż zostaną zrobione? Ochrona zdrowia. Taka, w której warto by było móc się umówić do lekarza przed śmiercią, a nie po śmierci. Edukacja, w której nie trzeba będzie wypłacać nauczycielom tak, już nie chcę powiedzieć jakich pensji, ale jeżeli uświadomimy sobie, że teraz nauczyciele dostali podwyżkę o 6%, a początkujący nauczyciele o 8%, a dlaczego dostali o 8%? Bo jakby dostali o 6%, to by się nie załapali na pensję minimalną. Więc musieli dostać 8%, żeby się zmieścić w granicach prawa. To jest od 30 lat niezałatwione. Popatrzcie sobie na transport publiczny. 14 milionów ludzi w Polsce żyje w warunkach wykluczenia komunikacyjnego. Nie mogą dojechać komunikacją publiczną do lekarza, do pracy, do miejsc, do których potrzebują dojechać. To też jest niezałatwione. W jaki sposób rozmawiamy o tych wyzwaniach ekologicznych, które dzisiaj nas czekają? Znowu w kluczu ideologicznym. Ja dlatego zdecydowałem się wejść do polityki, że widzę, ile rzeczy leży odłogiem i jest niezałatwionych, bo kwitnie na dobre plemienny spór PiS-u z Platformą, z przyległościami, które raz na jakiś czas się zmieniają. To sekciarskie myślenie o polityce, że my tutaj jesteśmy kustoszami takich wartości, a wy kustoszami innych wartości, w związku z powyższym będziemy sobie robić nawzajem krucjatę, powinno odejść do lamusa. My nie mamy dużo czasu. Jest takie chińskie przysłowie, które jest jednym z moich mott życiowych. Jest później niż myślisz. Jeżeli uświadomisz sobie, jeżeli to sobie wypiszesz na lodówce, powiesisz nad łóżkiem, włożysz do portfela, jest później niż myślisz, to zyskujesz świadomość, że każda decyzja, którą podejmujesz, każda godzina, którą przeżywasz, każdy moment, który masz w życiu, nieodwracalnie znikający w momencie, w którym go mijasz, był okazją, żeby podjąć dobrą decyzję, żeby popchnąć sprawy do przodu. Dla mnie osobiście, jako dla ojca 3-letniej córki, jest to cały czas odpowiedzialność za to, żeby mojemu dziecku nie zostawić 100 tysięcy na koncie. Bo ja nawet będę się koncentrował na tym, że zostawić 100 tysięcy, to ona będzie i tak musiała wydać to 100 tysięcy na opiekę nade mną, kiedy nie będzie sensownej ochrony zdrowia,
I tak będzie musiała wydać te 100 tysięcy, jeżeli nie rozwiąże problemów ekologicznych na wodę, na żywność, która zdrożeje, na tysiące innych rzeczy. Jeżeli nie będzie dobrej edukacji, ja jej nie załatwię, publicznej edukacji, to będzie musiała wydać to na koszty funkcjonowania poza systemem albo na obrzeżach tego systemu. Przecież to wszystko trzeba załatwić dla dobra naszych dzieci. I dlatego my w ruchu Polska 2050 tak właśnie się nazywamy. Polska 2050, żeby pokazać, że nam chodzi o inne robienie polityki. O robienie polityki w perspektywie nie kadencji, że ja mam napisać ustawę tak, żeby się przeczołgać przez próg wyborczy, a później przez kolejny, a później to jakoś to będzie. Tylko mam każdą ustawę pisać tak i każde rozwiązanie robić tak, żeby ono dobrze działało w 2050. Żeby myśleć w kategoriach pokolenia, żeby coś, co dzisiaj robię, służyło nie w ramach gospodarki rabunkowej, ale pozwoliło myśleć o przyszłości naszych dzieci. Dzisiaj trzeba projektować ten świat, który zapieprza, jak dobrze wiecie, z olbrzymią prędkością, codziennie, na nowo, na 30, 40, 50 lat do przodu. Nawet na 20, ale miejmy nawet tę perspektywę. A nie tylko wojna do kolejnej kadencji. Polityka nie jest od rozwiązywania problemów polityków z zatrudnieniem, ich zatrudnieniem. Polityka jest od rozwiązywania problemów ludzi. I dlatego zdecydowaliśmy się wszyscy zostawić swoje życie, każdy z nas miał dobre, i pójść w to miejsce, dla które przez wielu uważane jest za szambo. Ludzie mi mówią, po co się pan pcha do tego szamba? Ja mówię, proszę pana, proszę pani, bo to szambo wreszcie trzeba opróżnić. Tylko korek jest po drugiej stronie. Więc trzeba przez to szambo przejść, żeby go wyciągnąć. Nie ma innej drogi. Ile jeszcze będziemy siedzieli i traktowali politykę jak serial, w którym wymieniamy aktorów raz na jakiś czas. Ten jest dobry, to teraz ten będzie zły. A teraz będzie odwrotnie. I tak co 4 lata. Polityka nie jest o nich, jest o nas. Jest o twojej drodze, o twojej szkole, o twoim lekarzu. Ona jest od załatwiania tych spraw. I oni nam sprali mózgi, tłumacząc, że nie, polityka to jest magnateria obsługująca raz na jakiś czas chłopstwo. My jesteśmy jako Polacy społeczeństwem z pochodzenia chłopskim. I my tak naprawdę wymyśliliśmy, czy pozwoliliśmy tym, którzy są politykami w naszym kraju, żeby zachowywali się jak magnateria. Przecież to są państwo udzielni, jak popatrzycie sobie. My mamy raz na 4 lata ich czcić. I płacić im wszystkie możliwe daniny, co oni nas zachwycają, my mamy im być wierni, a tak naprawdę jak jesteśmy traktowani pomiędzy kadencjami? Ja wielokrotnie powtarzałem, polska polityka choruje na kadencjozę. 3,5 roku go nie ma, na pół roku przed wyborami dostaje tarła, hormonów wyborczych, rusza na łów, nikt wam tyle. Ulic nie wyasfaltuje, drzewek nie nasadzi, oczek wodnych i oczyszczalni nie da, dzieci wam nie uleczy, funduszy medycznych nie pozakłada, nikt wam tyle problemów nie... co poseł, senator, kandydat na prezydenta pół roku przed wyborami. I później go nie ma, 4 albo 5 lat, zniknął, tak jak Andrzej Duda teraz. Nie ma go, zniknął, ale nie bójcie się, wróci. Pół roku przed wyborami dostanie znowu hormonów, znowu ruszy na łów i znowu będzie ten sam schemat. Najpierw uwodzenie, później spełnienie miłosne w noc wyborczą, a później z zaświadczeniem z PKW odpływa w siną dal. To tak ma wyglądać? 5 lat kadencji Andrzeja Dudy to nie jest 5 lat sukcesu osobistego Andrzeja Dudy. To jest 5 lat zmarnowanego życia mojego dziecka. To jest 5 lat zmarnowanego mojego życia. Jeżeli wybierasz złego posła, złego polityka, to nie dajesz mu 4 lata, sobie zabierasz. I powinniśmy w kraju, w którym 8 milionów ludzi nie głosuje, uświadomić sobie, że każdy z nas jako obywatel tego kraju ma sprawczość. To my jesteśmy suwerenem. To nie jest Wielka Brytania, gdzie królowa jest suwerenem. U nas suwerenem jest naród, ludzie, obywatele. I my musimy wziąć odpowiedzialność za decyzje, które są podejmowane. 8 milionów ludzi nie głosuje. Zobaczcie, co było w drugiej turze wyborów prezydenckich w tym roku. 3 kandydatów, nie 2. Duda 10 milionów, Trzaskowski 10 milionów i nie głosuje 10 milionów. 10 milionów ludzi w ogóle to nie zainteresowało, nie poszli do wyborów. Nie było ich tam. My proponujemy i po to budujemy ten ruch.
metodę rozwiązywania problemów w obszarze, w którym rozwiązuje się problemy, w polityce, ważnych problemów życia społecznego. Mówimy wprost, chcemy Polski solidarnej, Polski demokratycznej, zielonej i bezpiecznej. Co to znaczy Polska demokratyczna? To znaczy taka, w której samorządy są hołubione, a nie zarzynane przez rząd centralny. Przecież Kaczyński obiera teraz samorządy do kosteczki. Odbierając kompetencje kolejne. Dzisiaj poszedł kolejny news. Szpitale powiatowe będą zabierane powiatom i oddawane wojewodom. Czyli dokładna odwrotność procesu, który powinien zostać zrobiony. Przecież oni już znowu wracają warsztatowo do prac nad zlikwidowaniem powiatu. Była już o tym mowa w marcu. Że chcą znowu wprowadzić urzędy rejonowe zamiast powiatów, sterowane oczywiście z góry. Jak obrzynają, to może wam burmistrz powiedzieć, samorządy na subwencji oświatowej i od jakiego czasu to robią. To jest, jak czekają w wielu miejscach, w których jeżdżę w Polsce na to, aż samorząd zduszony COVID-em wywróci się i będzie można wprowadzić komisarza z PiS-u. To jest myślenie Kaczyńskiego o państwie. On się wychował w PRL-u i PRL-em myśli. Wszystko musi być centralnie sterowane, policja musi spełniać funkcję ZOMO, sądy muszą być na telefon, wszystko musi być podporządkowane jednemu naczelnikowi państwa. I on ma tym wszystkim ręcznie ze swojej pieczary na Nowogrodzkiej razem ze swoimi współpracownikami zarządzać. To nie jest metoda budowania społeczeństwa obywatelskiego w XXI wieku. Ludzie, przecież patrzcie, jak korupcja kwitnie w spółkach Skarbu Państwa, polityczna i nepotyzm. Obsadzanie swoimi pociotkami. Patrzcie na te pomysły jak Zagierka. Wszystko musi być centralne, narodowe i imienia braci Kaczyńskich. Centralny port komunikacyjny. Centralny holding spożywczy. Centralny holding nieruchomości. Zaraz wymyślą centralny postój taksówek. Przecież nie będziesz mógł w Sandomierzu sobie taksówki wziąć, tylko pod Łódź będziesz musiał jeździć, bo będzie centralny, narodowy postój taksówek. To jest przecież Gierek w czystej postaci. Popatrzcie, jak się dzisiaj rozmawia z młodymi ludźmi, którzy... To są lata 80. Pamiętam pokolenie moich rodziców. Wtedy jak się chciało iść do pracy, do państwowej firmy, no to trzeba było raz na jakiś czas iść na jakiś tam kurs marksizmu, leninizmu, coś tam pogadać o jakiejś tam tej ekonomii dialektycznej. Nie wiem, cholera wie, co to było. Ale trzeba było być w tym systemie. Dzisiaj z iloma młodymi ludźmi rozmawiam, którzy idą do Orlenów, do PZU, do PGNiG-ów i do... Przecież to są wielkie firmy, tak? Nasze wspólne, państwowe. I oni mówią, no tak, no pójdę tam, muszę raz w tygodniu napisać na Twitterze coś, że Kaczyński dobrze, że PiS dobrze, że tam podać jakiegoś tweeta czy te... Śmieją się później z niego i z nich, jak się napiją ze znajomymi. Mają to wszystko wiadomo gdzie. Ale to jest jedyna droga, żeby znaleźć zatrudnienie, które ich interesuje. Słuchajcie, to jest PRL głęboki. Oni nas cofnęli o 40 lat, jak nie o 50 lat. W sytuacji, w której świat biegnie do przodu, my mamy 20 lat XXI wieku za nami i nikt nie będzie na nas czekał. Nikt nie będzie się oglądał i nikt nie będzie patrzył, czy my wybudowaliśmy już wszystkie pomniki, czy jeszcze jednego nam brakuje. My mamy do rozwiązania problemy. Dlatego Polska demokratyczna to jest Polska, która broni samorządów, bo samorządy są w stanie na szczeblu lokalnym rozwiązywać większość problemów, z którymi się dzisiaj zmagamy. I powinny to robić sprawniej, powinny być hołubione przez państwo, które powinno... Za chwilę, dobrze? Tylko chcę skończyć jeszcze mówić o tym naszym programie. Polska demokratyczna to jest też Polska, w której mamy świadomość, że przedsiębiorca nie jest prześladowany przez państwo, tylko jest jego współpracownikiem. Polska demokratyczna to jest taka Polska, w której prawo nie jest stanowione na kolanie trzy czytania w jeden dzień. Tylko to, o czym mówiłem w kampanii prezydenckiej. A więc każda ustawa ma założenia, każda ma konsultacje społeczne, każda ma ocenę skutków regulacji. Porządek legislacyjny, kultura legislacyjna zamiast tej partyzantki. Polska bezpieczna to jest Polska, która wie, że nie żyjemy w czasach czterech pancernych. Że dzisiaj w XXI wieku my musimy mieć kompetencje do obrony naszego terytorium, zanim zagrożenie na nie wtargnie. A więc musimy posprzątać bałagan w siłach zbrojnych. Włączyć WOT do struktury dowodzenia wojsk operacyjnych. Wreszcie zrobić porządek z zakupami, żeby macierewiczyzm nie funkcjonował w takim stylu, w jakim funkcjonuje i nie wydawano kilku milionów złotych rocznie na ich kolejne eksperymenty z parówkami czy z innymi strzelającymi rzeczami, tylko żeby to rzeczywiście służyło bezpieczeństwu. My mamy XXI wiek. Wiecie, jak się dzisiaj atakuje państwo? Nie Katiuszą. Dzisiaj się państwo atakuje w ten sposób, że robi się najpierw dym na Facebooku albo na Twitterze, nakręcając ludzi,
a później zdalnie, bez jednego wystrzału, wyłącza się telefony komórkowe i bankomaty. I masz cały kraj załatwiony na amen, kiedy infrastruktura krytyczna od strony informatycznej padnie. I my jako Polska musimy być świadomi tego, w jakim miejscu jesteśmy. My musimy odzyskać zdolność tworzenia wielostronnych sojuszy. Być partnerem w NATO wszystkich stron paktu, a nie tylko Donalda Trumpa. A co będzie, jak Trump przegra wybory tej jesieni? Przecież my tam nikogo nie będziemy mieli, a wszystkich innych mamy poobrażanych. Jaka jest nasza pozycja w Unii Europejskiej? Zobaczcie, kryzys na Białorusi. Szpal 6, jak Unia Europejska się cała tym zajmuje. Ale przecież to myśmy kiedyś byli kreatorem polityki wschodniej Unii Europejskiej. Dzisiaj Litwa to wszystko robi za nas. Dzisiaj nas nie ma przy tym stole. My możemy udzielać pomocy humanitarnej, dobroczynnej, a przecież to jest nasze bezpieczeństwo. Bo to się dzieje tuż za naszą granicą. Potrzebujemy Polski zielonej. To jest taka Polska, która wie, że mamy najmniej wody w Unii Europejskiej na mieszkańca. I że mamy suszę rolniczą. Niezależnie od tych zjawisk pogodowych, gwałtownych, które występują. Która wie, że Polakom trzeba pomóc, umożliwić działanie w zakresie ekologicznego zachowania, a oni sobie z tym poradzą. Popatrzcie na program Mój Prąd. Kulawy w wielu miejscach i niedoskonały. Ale dzięki temu, że zaistniał, Polacy dzisiaj produkują 2 gigawaty energii elektrycznej, czyli to są 2 bloki węglowe w Opolu na swoich dachach i w swoich ogródkach. Wystarczyło ludziom nie przeszkadzać. Wystarczyło dać możliwości. I to się dzieje. I musi się dziać jeszcze szybciej. Bo do 50 roku musimy osiągnąć ważne cele związane z neutralnością klimatyczną. Musimy wreszcie poradzić sobie z mafią śmieciową. Musimy wreszcie poradzić sobie z problemem, dla niektórych błahym, ale z pokolenia mojej córki, zobaczycie jak będzie bardzo istotnym, że w Polsce 30% opakowań typu PET, czyli butelek plastikowych, trafia do recyklingu. 30%, Niemczech 90%. Bo nikt do tej pory nie opracował systemu kaucyjnego w sensowny sposób, który by ludzi zachęcił do tego, żeby ten materiał był na nowo przetwarzany. Mnóstwo rzeczy do rozwiązania natychmiast, do zbudowania, do załatwienia. Potrzebujemy też Polski, która będzie solidarna. Co to znaczy solidarna? Taka, która zauważy tego, który ma się źle. Która pomoże temu, który nie podniesie się już. I który zawsze będzie potrzebował ryby. A temu, kto potrzebuje wędki, da wędkę. Która będzie silna, silnym systemem usług publicznych, ochrony zdrowia, nie prywatnej, państwowej, spójnej ochrony zdrowia. Mamy na to pomysł, jak to usamorządowić, jak przesunąć akcent z najdroższego szpitalnictwa na profilaktykę. Przecież jeżeli profilaktyka będzie dobrze robiona blisko człowieka, to jest inwestycja, bo mniej państwo zapłaci za szpital. Przecież to jest proste jak drut. Szkoła, która nie uczy zakuwać, tylko rozumieć. Która uczy nie kiedy była bitwa pod Grunwaldem, tylko dlaczego była bitwa pod Grunwaldem. Pojąć ten świat, uczy ciekawości, a nie ją zabija. Szkoła, która ma w sobie edukację obywatelską, psychologiczną. Dzisiaj potrzebujemy nowych kompetencji, zwłaszcza w kraju, który ma drugą w Europie po Niemczech liczbę prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Ta edukacja psychologiczna powinna być robiona natychmiast. My to teraz będziemy robili w naszym ruchu, jakby outsourcując to, co powinno być zrobione przez Ministerstwo Edukacji i przez państwo. Tak jak powiedziałem, my postulowaliśmy i będziemy o to walczyć. Płaca dla początkującego nauczyciela na poziomie średniej krajowej. Dlaczego? Dlatego, że to inwestycja. Bo jak on będzie bezpieczny finansowo, to się będzie uczył. A jak się będzie uczył, to będzie dobrze uczył moją córkę. A jak będzie dobrze uczył moją córkę, ona znajdzie lepszą pracę i zapłaci większe podatki. Co się państwu zwróci, to jest inwestycja. To nie jest żadna łaska. Kiedy pomyślimy o choćby systemie w komunikacji zbiorowej, PKS Plus niczego nie rozwiązał. Pomyślimy o mieszkalnictwie. W Polsce brakuje 3 milionów mieszkań. Nikt z tym nic nie zrobił od 30 lat. PiS zrobił, Mieszkanie Plus. 1000 mieszkań trafiło na rynek. Ta zmiana musi być systemowa. Słuchajcie, na tym ostatnim przykładzie pokażę wam, dlaczego to jest tak ważne. Jeżeli nie ma mieszkań, brak mieszkań jest matką 80% problemów w Polsce. Bo jak nie ma mieszkań, to nie ma dzieci. Połowa polskich rodzin do 35 roku życia mieszka z rodzicami. Jak ci ludzie mają się decydować na to, żeby mieć kolejne dzieci? Jak? 500 nic nie zmieni, nawet 700 nic nie zmieni. Musisz mieć miejsce, żeby godnie żyć ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi. Mieszkania, nie ma mieszkań, nie ma dzieci. Nie ma dzieci, wali się system emerytalny. Nie ma mieszkań, nie ma pracy sensownej, bo jesteś związany kredytem albo absurdalnymi kosztami wynajmu. I pracodawca może ci narzucić, co chce, zwolnić cię jak chce, zrobić co chce. Ty się nie będziesz rozwijał, bo jesteś przywiązany na 40 lat do jednego miejsca, bo taki kredyt mogłeś wziąć, a nie inny. Bo nie było innych dostępnych opcji, żeby mieć swoje mieszkanie.
Co to znaczy? To znaczy, że grozi nam pułapka średniego rozwoju. Że ludzie przestaną się rozwijać, bo będą przywiązani do tych kredytów i skończymy jako kraj montowni, który będzie się cieszył, że może zmontować coś, co inni wymyślili. A my mamy przecież tak innowacyjnych ludzi. Mamy tak mądrych ludzi, którzy mogliby wymyślać, przedsiębiorczych, kreować, ale nie ma mieszkań. Nie ma mieszkań, nie ma edukacji. Zobaczcie, coraz częściej będziemy przychodzili na edukację zdalną. Zróbcie edukację zdalną w dwupokojowym mieszkaniu z czwórką dzieci. Jakiej jakości będzie ta edukacja zdalna? Nie ma mieszkań, nie ma edukacji. Wiecie, od tego się zaczyna, a tego nikt nie rozwiązał. Rozwiązali problemy, stworzyli program Strzelnica w każdym powiecie. Przekopali Mierzeję Wiślaną. Wywalili kilkadziesiąt milionów złotych na CPK w Baranowie. Teraz wymyślili program, że będą sponsorować maszty flagowe samorządom. To jest jedna z najpilniejszych potrzeb, które mamy w czasie epidemii. Przewalili 70 milionów złotych na wybory, których nie było. A te problemy leżą nierozwiązane. Nierozwiązane, bo dlaczego rozwiązywać? Bo my myślimy w rytmie kadencji. Utrzymać władzę przez następny próg. Jeszcze przebić rekord. 3 kadencje pod rząd. Jeszcze tego nie było. Trzeba to zmienić. Dlatego cieszę się, że ten ruch, że on się wyrodził, jakby wyszedł z kampanii prezydenckiej. I wiecie co, czasami sobie myślę, że dobrze tych wyborów nie wygrałem. Bo jakbym wygrał, to by nie było ruchu. Jakbym był prezydentem, nie dalibyśmy rady go zrobić. Byłyby inne zajęcia, byłbym wrogiem publicznym numer jeden dla wszystkich mediów publicznych. PiS miałby wreszcie zajęcie, bo miałby kogo atakować i spokojnie. Mamy 3 lata na to, żeby zrobić to od drugiej strony. Wiecie, dzisiaj niektórzy mówią, że zbudują ruch społeczny od góry. Nie da się z jajecznicy zrobić jajek. Nie ma takiej możliwości. Natomiast tu jest autentyczny ruch społeczny, który jak będzie trzeba, żebym kandydował na prezydenta, to ja już wtedy wyjdę z ruchu. To nie będzie tak, że przed Hołownią. Tylko będzie ruch, będą ludzie, tysiące ludzi i z nich będzie wyrastał kandydat na kolejną funkcję i na kolejną funkcję. To jest organiczne budowanie. Na twardych fundamentach, na podstawach. Ja się z tego cieszę, mimo że to jest bardzo trudny proces, zrobić coś z niczego na tak trudnej scenie, ale ja wiem, że tylko tak to można zbudować na lata. Bo ja chcę zbudować ruch, który mnie przetrwa. Ja poszedłem do polityki nie po to, żeby w niej zostać, tylko po to, żeby z niej odejść. Kiedy zrobię to, co mam do zrobienia, będę mógł wrócić do swojego pisania książek, do swoich fundacji, do tych wszystkich rzeczy, które chcę z niej odejść, ale wiem, że najpierw muszę zrobić tę robotę. I ja wierzę, że ją zrobimy. W naszym ruchu zapisało się już ponad 20 tysięcy ludzi. Po wyborach zapisało się prawie 5 tysięcy. Mówili nam, nikt nie przyjdzie, ludzie odejdą, rozejdzie się ta energia. Nie, bo my pedałowaliśmy cały czas bez przerwy po tych wyborach. Bez chwili, bez zmrużenia oka. Ludzie wpłacają pieniądze, ludzie się angażują. Powstały już dwa i mamy zalążek trzeciego filaru naszego ruchu. Bo myśmy sobie powiedzieli, musimy politykę robić inaczej. Muszą być eksperci, ruch obywatelski i partia. I politycy. Bo inaczej to jest zawracanie Wisły kijem. Muszą być eksperci, i to niezależni, którzy mówią politykom, jak wygląda świat. Dlatego powstał nasz think tank, Instytut Strategie 2050. Kierowany w tej chwili przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, był wiceminister spraw zagranicznych, ona była też ambasadorem w Moskwie, długi czas wybitną specjalistkę w dziedzinie, ale nie tylko wschodniej, przez ostatnie 10 lat kierowała dużym think tankiem. U nas przewodzi kolegium ekspertów przekrojowych, tam są wicepremierzy, są ministrowie byli, są profesorowie, to są naprawdę ludzie, którzy znają się na rzeczy. I są to ludzie też z województw, bo chcemy, żeby think tank miał swoich koordynatorów w każdym województwie. Żeby tę wiedzę z dołu zasysać na ten taśmociąg polityczny. Żeby się nic nie marnowało, żadna dobra myśl, żaden dobry pomysł. On już jest ten think tank. Stowarzyszenie Polska 2050 też już powstało. Jest już zarejestrowane, powołałem zarządy wojewódzkie. To zaczęło działać, to się kręci. Mamy liderów nawet na poziomie powiatów. To się będzie rozwijało. No i od wczoraj mamy pierwszą posłankę. Czy od przedwczoraj, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że na tym się nie skończy, bo potrzebujemy siły w parlamencie. Dlaczego jej potrzebujemy? Choćby dlatego, co pokazała nam sytuacja z ustawą podwyżkową. 13 sierpnia, pamiętacie, przegłosował rząd z opozycją razem ustawę absurdalną. To nie chodzi o to, żeby oni nie zarabiali godnie. Tylko chodzi o to, że po pierwsze takie ustawy się uchwala na następną kadencję, a nie na swoją. Po drugie trzeba znaleźć algorytm. Czyli na przykład dlaczego prezydentowa ma zarabiać 18 koła? A nie na przykład 12, albo na przykład 27. Ktoś to wyjaśnił w tej ustawie? Nikt.
Ale trzeba o coś to oprzeć, tak? Trzeba z jakiegoś powodu wiedzieć, dlaczego on ma tyle, a ten ma tyle, a nie chce strzelić, a o 150% subwencję podwyższał, tak? No to wy się tłumaczcie dlaczego. Wykonaliśmy pracę, zrobiliśmy założenia do ustawy o jawności finansów publicznych, o jawności finansów partii politycznych, zrobiliśmy pierwsze widełki do ustawy o wynagrodzenia, przedstawiliśmy to, pies z kulawą nogą się nie zająknął. Mimo, że to jest super merytoryczna praca. Dlaczego? Dlatego, że dopóki nie mamy posłów, dopóki nie mamy parlamentarzystów, dopóki nie mamy tej ręki, to nie jesteśmy dla nich partnerem. Takiego, którego będą traktowali poważnie. Nas może być 70 tysięcy, a oni nadal będą tymi swoimi partiami zabudowywali scenę. Dlatego musimy mieć głowę, serce, czyli ten ruch i ręce. I cieszę się, że te pierwsze ręce już się pojawiły. Konsekwentnie będziemy to dalej rozwijać, konsekwentnie będziemy to budować, bo czego jak czego, ale determinacji to nam nie brakuje. Ja zawsze w kampanii powtarzałem tym wszystkim, co ja, pan się znudzi, pan wymięknie. Mówiłem, nigdy nie pozwól sobie na to, żeby nie doceniać determinacji ojca 3-letniej dziewczynki. To jest drive, to jest ten motor. Nie pieniądze, nie rozpoznawalność, ja ją miałem wcześniej. Nie to, że ludzie do mnie przychodzą i chcą ze mną rozmawiać. Cieszę się tym już od bardzo wielu lat. Ale jak się ma własne dziecko, jak się ma kogoś, kogo się kocha i chce się być za niego odpowiedzialnym, to się podejmie każde ryzyko i się dokona każdej zmiany w życiu. A ja wierzę, że my te zmiany możemy dokonać właśnie teraz. I będziemy startowali w wyborach 23, i w parlamentarnych, i w samorządowych, i do europejskiego, i w prezydenckich. Wierzę, że będziemy już wtedy naprawdę poważną siłą. Być może nie wygramy tych wyborów w 23, ale chcemy być już wtedy siłą, bez której nie da się zrobić pewnych rzeczy, która zajmie tyle miejsc na polskiej scenie politycznej, że bez niej nie będzie można poukładać spraw i która w ten sposób będzie mogła realizować swoje postulaty, a mamy ich naprawdę sporo i o merytorykę to wszystko ma się opierać. Na koniec jeszcze krótko o pieniądzach, no bo to trzeba za coś zrobić. To z 16 biur lokalnych, młodzieżówka, działania za granicą, eksperci, badania, wiecie, wolontariat wszystkiego nam nie ogarnie. On jest wielką siłą, ale my potrzebujemy normalnego, strukturalnego działania. I ludzie pytają, skąd pieniądze? Naprawdę, słyszałem w kampanii mojej prezydenckiej wszystkie wytłumaczenia. Opus Dei, jezuici, Dominika Kulczyk, George Soros, Kukiz wspominał coś o żydowskim bankierze, pamiętam, który to tam wszystko finansuje. Myśmy sobie później żarty robili, że wysyłamy mu te faktury i nic nie przychodzi. Wszystko bzdury. To wszystko sfinansowane jest z datków ludzi. Jeden daje, bo może 3000, a inny daje, bo może 5 zł. I w ten sposób w ciągu 2 miesięcy uzbieraliśmy jakieś 1 040 000 około. Taki jest stan w tej chwili tej zbiórki. Może trochę więcej, bo ja nie mam dostępu do konta, musiałbym zobaczyć. Natomiast my potrzebujemy, żebyście mieli jasność. Tych zleceń na 20 zł 50 groszy miesięcznie, bo my jesteśmy 20-50, 20-30 000, żeby normalnie funkcjonować. Powiedziałbym się, w skali kraju 20-30 tysięcy osób znaleźć, które założą 20-50, no to nie jest to jakoś tam, może się uda, tak? Wierzę, że się uda, bo tylko w tym kluczu możemy te 3 lata wykorzystać bardzo dobrze. A my wiemy, jak je wykorzystać. Ja byłem jedynym kandydatem w kampanii prezydenckiej, który przedstawił 14 programów sektorowych dla różnych obszarów polskiego życia, a nie tylko chciał zostać prezydentem. I tę robotę będziemy kontynuować. Mamy 3 lata. Niektórzy mówią strasznie dużo, a ja mówię za mało. Czy pan przeżyje, czy pan wytrzyma? Ja wytrzymam. Pytanie, czy wy wytrzymacie? Czy damy radę przez te 3 lata zbudować coś, co inni będą próbowali opowiedzieć, że zbudują w miesiąc przed wyborami? Tylko zrobić to dużo bardziej jakościowo. Zrobić to na pokolenia, a nie na czyjąś kadencję. Zapraszam was do współpracy w tym. Zapraszam was do kontaktu. Jest tutaj nasz koordynator wojewódzki, nasz szef zarządu świętokrzyskiego, Rafał. Są koordynatorzy sandomierscy. Bardzo was zapraszam do współpracy i do tego, żebyśmy razem tę robotę zrobili. Bo naprawdę, uwierzcie mi, jest później niż nam się wydaje. I świat nie będzie na nas czekał. To jest teraz, dzisiaj, czas na działanie. On przyjdzie jutro. On jest dzisiaj. I ja mam głębokie poczucie odpowiedzialności za to, że nie chciałbym w momencie, w którym przyjdzie mi zdawać sprawę ze swojego życia, powiedzieć, że coś przespałem, przesiedziałem albo byłem zajęty czymś innym. Twój głos jest twoją największą siłą i bardzo dzisiaj o niego proszę, nie tylko w wyborach, które będą nadchodziły, ale też i w zaangażowaniu. I w 5 złotówce,
i w uśmiechu, i w lajku na Facebooku, i w udostępnieniu, i w dopisaniu się po to, żeby poświęcić raz 10 minut na pół roku. Ale my chętnie przyjmiemy każde zaangażowanie, w każdym wymiarze. Chodzi o to, żebyśmy poczuli, że jesteśmy realną siłą. Dziękuję wam bardzo za tę cierpliwość, a jak macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. W sensie, że pana, który chciał zadać pytanie, przetrzymałem. Stara metoda, zagadać tego, który chce zadać pytanie i wtedy już nie zadaję pytania. Chciałem zapytać. Tak. Jak według pana przekonać tę 1/3, te 10 milionów? No ja rozumiem, że ja mam to też zrobić, ale jak jeszcze? Co im powiedzieć? Przede wszystkim pokazywać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ich decyzjami, które podejmują, choćby głosując lub nie głosując, a tym, jak będzie potraktowany ich ojciec albo ich matka, kiedy pójdzie do szpitala. Albo jak będzie potraktowane ich dziecko, jak pójdzie do szkoły. Albo jak będzie wyglądała pozycja Polski na rynku międzynarodowym w momencie, w którym przyjdzie głęboki kryzys i okaże się, że nam gospodarka siądzie. Że to się odbija na twoich pieniądzach, na twoim zdrowiu, na twojej miłości, na twoim domu, na twoim hobby, na wszystkim. Bo naszym wrogiem jest wirtualizacja życia publicznego. To, że my czasem naprawdę patrzymy na nich jak na bohaterów jakiegoś serialu. A oni nie są bohaterami serialu, oni są ludźmi, którzy codziennie decydują o moim życiu i śmierci. I przywracanie tego poczucia, tej więzi, że ty tu naciskasz guzik, a tam to działa i robi mi zwrotnie to, to jest ta rzecz, którą musimy pokazywać. Dlatego my zaczęliśmy też działania w ruchu na poziomie lokalnym, gdzie nasi aktywiści angażują się, wydawałoby się, w małe sprawy, ale właśnie po to, żeby pokazać tę sprawczość, że jak zrobisz, to będzie, a jak nie zrobisz, to nie będzie. I ja nie widzę innej drogi niż tłumaczenie, pokazywanie, odpowiadanie na pytania i z mojego doświadczenia z kampanii wynika, że jak się pogada z człowiekiem, to się go przekona. Tylko trzeba do niego osobiście dotrzeć. To nie jest tak, że my mamy cudowny aerozol obywatelskości, który ja będę rozpylał jeżdżąc po Polsce albo zrzucał z samolotów i będzie tam mgła i wszyscy ludzie będą wstać. Nie, to musi być człowiek do człowieka. Ja zawsze na tych spotkaniach, też na wiecach wyborczych mówiłem, że ja nie znam tych ludzi, wszystkich, którzy nie głosują, ale wy ich znacie. Każdy z was zna co najmniej 2 albo 3 takie osoby, które jak się mówi, idziesz na wybory, mówią, nie interesuje mnie, to niech oni się bawią, nie mój cyrk, nie moje małpy, to ich sprawa, nie moja rzecz, mnie to nie interesuje. To znasz takie 2 lub 3 osoby? Nas tu jest, nie wiem, pewnie ze 150, więcej nie może być legalnie, 150 osób, to przemnożcie to sobie przez 2 i 3. Czy wiecie, że są wybory w Polsce, że ta większość, która jest dzisiaj w Senacie opozycyjna, że ona zawisła na 312 głosach, o ile dobrze pamiętam? Bo taka była różnica w głosowaniu, jeżeli chodzi o Stanisława Gawłowskiego w okręgu koszalińskim, między nim a kandydatem PiSu. 300 ileś głosów, to jest jedno spotkanie wyborcze konkretne. A cały ustrój państwa inaczej chodzi. Ile dzieliło, iloma głosami przegrał Al Gore z George'em W. Bushem na Florydzie? 512, o ile, a nie, na pewno 500 z czymś. To wyobraźcie sobie w skali Ameryki, 2 spotkania wyborcze. Naprawdę każdy głos się liczy i każdego trzeba przekonać do tego, że warto zainwestować ten swój głos i ten swój moment obywatelskości. Ja wierzę, że już drugiej takiej czy trzeciej takiej szansy nie będzie, że to jest teraz. Więc niech im pan pokazuje, jak ludzie działają. Zrobi im pan społeczny dowód słuszności. Czasami ludzie tak mają, że jak zobaczą, że idą inni ludzie, to też idą, bo idą inni ludzie. Rozmontowuje im pan te wszystkie mechanizmy, które widzą. Niech mi pan powie na przykład prosty mechanizm. Robią z nas idiotów w każdej kampanii wyborczej, tak? Bo ja to na przykład 44 lata mam, niejedną kampanię wyborczą jako wyborca przeżyłem. Przecież to jest robienie ludzi w idiotów za każdą kolejną kampanią. Jak to działa? Przestraszę cię, żeby cię przytulić. Bo jak cię najpierw przytulę, to powiesz, ręce precz, to jest moja przestrzeń, czego się dotykasz. Ale jak cię przestraszę, a później przytulę, a to jestem zbawcą, tak? To jest wtedy nagradzające. O Boże, wie pan co, tak się bałam, ale pan mnie uratował, tak? O matko, miałam taki niepokój w sobie, ale ktoś mi rozwiązał ten problem. Tylko, że on go przed chwilą stworzył. Przecież proszę popatrzeć, do jakiego mistrzostwa to doprowadził PiS. Naprzemiennie nas strasząc. Uchodźcami, osobami LGBT, sędziami, samorządowcami. Zawsze jest jakiś potwór, przed którym oni nas będą bronić. A że wymyślony, to kogo to obchodzi? I jak się tak ludziom to pokaże, to mówią, nie no, rzeczywiście tak jest.
Trzeba rozmawiać z ludźmi. Mamy na to 3 lata, żeby przekonać jeszcze jedną osobę, jeszcze jedną i jeszcze jedną. Przestać mieć mocarstwowe sny o potędze, że jak nie nawrócę miliona, to nic z tego nie będzie. Bo ten milion się zrobi z jednej osoby, którą znasz. A ktoś zna drugą, a ktoś zna trzecią. I w ten sposób osiągniemy ten cel. Powoli budując masę krytyczną, która powie PiS-owi, opamiętajcie się. U was też są sensowni ludzie. Ale opamiętajcie się z demolowaniem państwa. Weźmiemy tych sensownych ludzi, zrobimy razem coś dobrego, które wyleczy z impotencji Platformę. I tę znaczną część opozycji, która dzisiaj zajmuje się swoimi sprawami do tego stopnia, że nawet nie są w stanie sobie wybrać szefa klubu w Senacie. Bo jeszcze się nie poukładali wewnętrznie, już nie mówię o tym klubie parlamentarnym. To nie może być opowieść o wewnętrznym życiu partii. Kogo to obchodzi? Czy ten, czy tamten? Sprawy czy będą załatwione? Jak zbudujemy odpowiednią liczbę osób, lewych, prawych, środkowych, do załatwienia spraw, to zobaczycie, że tę robotę zrobimy. Ja je miałem na wiecach, pamiętam taki wiec w sierpcu, który miałem. Do końca życia będę pamiętał. Jak gadam, przychodzi do mnie po tym całym gadaniu pani, mówi, proszę pana, mam 82 lata, będę pierwszy raz w życiu głosować. Niech mi pan powie, czy ta komisja to ona jakieś pytania zadaje? Czy tam się trzeba jakoś przygotować? Czy to jest jak na maturze? Czy wystarczy tylko dowód pokazać? Jak to się dzieje, wie pan? I ja później opowiadałem to na każdym spotkaniu, bo mnie to tak poruszyło. I na każdym spotkaniu się ręce podnosiło. Proszę pana, ja mam tak samo, 63 lata. Ja mam 45, ja mam 42. Jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę, gdyby ich przekonać do tego, że mogą coś zrobić, to poszliby i zrobili. I to my do nich musimy dzisiaj dotrzeć. A nie tylko przekonywać i kopać się z twardymi, betonowymi wyborcami PiS-u albo z betonowymi wyborcami Platformy. My mamy olbrzymie pole do zagospodarowania, na którym jeszcze nikt nie był. I powinniśmy się naprawdę na nim skupić. Proszę, w warunkach recydywy. To teraz pani, a później pan. Ja reprezentuję, emerytką jestem i mam takie pytanie. Jako pan ma wizję w stosunku do poprawy bytu emerytów, rencistów, bo często nie wykupują ludzie starsi leków, bo nie stać ich na to. A drugie, z tym wiąże się też pytanie, jak umilić to życie wieczorem, czy domy jakichś takich spotkań, żeby mogli się spotkać na kawie, czy tam coś, bo to tylko się mówi, a tak. nic nie mamy, a my cały czas czekamy, a chcemy w zamian dać za to, pomóż, coś zrobić, coś tam reprezentować sobą. I bardzo jestem ciekawa, jak to pan... Bardzo pani dziękuję za to pytanie. My mamy też grupę seniorów 2050. Moi rodzice też do niej należą, na przykład się zapisali. Pani dla każdego polityka, pani to złoto. I pani pokolenie i seniorzy. Dlaczego? Dlatego, że seniorów w Polsce będzie coraz więcej, a młodych coraz mniej. I w każdych kolejnych wyborach, jakbyśmy się nie fiksowali na młodzieży, to młodzież, to młodzi ludzie, to prawda jest taka, że głos seniorów w każdych wyborach będzie procentowo znaczył coraz więcej. Bo społeczeństwo, mediana wieku się zwiększa, społeczeństwo się starzeje, młodych ludzi jest coraz mniej, wyż demograficzny, z którego ja pochodzę, nie rozmnożył się w formie wyżu demograficznego, a więc to wy będziecie nam wybierali rządy w coraz większym procencie przez następne lata i dlatego musimy i chcemy mieć dla was konkretne propozycje. I te propozycje, ja już o nich mówiłem w kampanii wyborczej. Że traktowanie emerytów kiełbasami wyborczymi na zasadzie obiecamy ci 14, 15 i 16 to jest absurd. Lepiej trzeba pracować nad tym, żeby emerytura była godna bez takich dodatków. A więc na przykład pójść w stronę zniesienia opodatkowania emerytury do progu płacy minimalnej, tak? To się już większość emerytur, czy znaczna część się na nie załapie, a opodatkowanie tylko od poziomu tej kwoty, która wyrasta ponad pensję minimalną. No bo przecież już zapłaciłeś raz podatek, tak? W swoim życiu za pieniądze, które odprowadzałeś do ZUS-u. Ale to nie tylko to, bo proszę zobaczyć, jak emeryci skorzystaliby i seniorzy, i renciści na sensownie zrobionej ochronie zdrowia. Takiej, w której nie musisz co chwila za coś dopłacać. Takiej, w której leki są refundowane, w której świadczenia, które są potrzebne, finansuje państwo, bo na Boga to jest jego obowiązek wynikający z konstytucji. I ile już zostaje wtedy w kieszeni takiego człowieka?
Natomiast jeżeli chodzi o rencistów, to jest jeszcze osobna działka. Bo to nie można tego... To jest kwestia pułapki rentowej, którą trzeba zlikwidować. To jest kwestia realizacji też na przykład niektórych postanowień w Trybunału Konstytucyjnego, którego ani Platforma z PSL-em nie zrobiła, ani PiS. Mówię tu chociażby o tym prawie, które pozbawia świadczeń rodziców dzieci, które zostały niepełnosprawne po ukończeniu 18 roku życia. Jeżeli w ostatnim dniu 17 roku życia dziecko zostało niepełnosprawne, jest świadczenie, jeżeli dwa dni później nie ma świadczenia. I ani PiS z Platformą nic, znaczy SL z Platformą nic nie zrobił, ani PiS z tym nic nie zrobił. A to jest wyrok, który musi zostać zrealizowany. My mamy specjalny też projekt dla osób z niepełnosprawnościami, bo mamy u nas doradców w tym zakresie. Jeden z moich doradców, Łukasz Krason, jest osobą niepełnosprawną. Wspaniały. Jutro mamy spływ w ogóle dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób też wykluczonych, które czują się jakoś wykluczone nad Świdrem pod Warszawą. Też będę na tym spływie. Nie będę pływał, bo raczej to bym się bał, żeby ktoś nie utonął, jak ja zacznę pływać, ale będę na brzegu im tam ostro kibicował. Ale dotknęła pani jeszcze jednej niezwykle ważnej rzeczy, która pokazuje, jak bardzo mądrze myśli pani w ogóle o tych problemach tego wieku, czyli opieki senioralnej, czyli promowania uniwersytetów trzeciego wieku, czyli promowania form aktywności zawodowej i poza... proszę pani, ja byłem 8 lat wykładowcą wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku w kraju poza Sandomierskim, bo jeszcze mnie nie zaprosiliście, ale wszystko przed nami. Także to ja wiem, jaka tam jest wspaniała energia. Pamiętam, miałem jakiś taki wykład, anegdota w Wołominie, tam było ze 300 pań, czy 350, bo u was też pewnie głównie studentki, nie? No, to jest tak jak Kościół jest żeńsko-katolicki w Polsce, taki... No bo po pierwsze jest to, że kobiety żyją dłużej po prostu i nic się z tym zrobić nie da. A po drugie, panowie to mają tak, że kobiety by poszły coś zrobić, a panowie to na kanapie będą rozwiązywać problemy globalne, tak, przed telewizorem, bo oni są od wyższych celów. Natomiast pamiętam, że miałem takie spotkanie w Wołominie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, że atmosfera była taka, że jak ja bym powiedział, panie drogie, kochane, idziemy, to byśmy poszli. I byśmy zrobili taką rewolucję, żałuję, że wtedy nie zacząłem, bo to po prostu było 350 słuchaczek gotowych, żeby przewrócić świat. Natomiast jest mnóstwo nowych, kreatywnych form opieki senioralnej. To wykorzystania tego potencjału, o którym pani mówi. Na przykład próba zaszczepienia w Polsce, to wymaga zmiany też ustrojowej, w budowania relacji między miejscami, które wychowują małe dzieci, na przykład przedszkolami i żłobkami, i miejscami, w których są seniorzy. To się w Niemczech sprawdziło, w Kanadzie sprawdziło, w wielu miejscach. Dzieci potrzebują bliskości, doświadczenia, kontaktu, a seniorzy często mogą im to dać. Tak? Zrobić to tu modelowo, żeby to zaczęło pracować i coraz więcej osób w to wciągać. Żeby to nie była, że rozmowa o problemach seniorów nie była tylko rozmową o pieniądzach, tylko rozmową o wykorzystaniu tego potencjału, który się nabudował przez lata. Więc my mamy program aktywizacji senioralnej i program w ogóle tej opieki senioralnej rozpisany. Pewnie on się rozpisze też na propozycje ustawowe i będziemy nad tym pracować intensywnie, bo szkoda marnować taki potencjał. No. Także to jest w naszym programie prezydenckim było i będzie teraz rozpisywane na parlamentarnym. Dzięki. A, obiecany miał, prawda? Sorry. Nie natknąłem się nigdzie na jakieś jasne sformułowania, które by mi pozwoliły poznać pana opinię na temat patriotyzmu. Jak pan go rozumie? Ciekaw bardzo jestem. To jest długa dyskusja, natomiast wie pan, patriotyzm ja rozumiem w taki, powiedziałbym, nie tylko emocjonalny, ale też i pragmatyczny sposób. To znaczy patriotyzm to jest miejsce, w którym, znaczy, czy to jest zobowiązanie wynikające z tego, że jesteśmy w miejscu, w którym mamy jakąś genealogię. To znaczy każdy z nas skądś przyszedł. Ileś pokoleń przed nami pracowało na to, że się tu znaleźliśmy, gdzie dzisiaj jesteśmy, na te możliwości, które mamy. I to po prostu trzeba docenić. Patriotyzm czy ojczyzna to jest dla mnie przede wszystkim ta wspólnotowa więź, która przez lata pracowała, żebyśmy mogli funkcjonować w tych warunkach, gdzie dzisiaj jesteśmy. To jest szacunek dla tej więzi. Więc patriotyzm rozumiem, ja mam w sobie taką, wie pan, jak wieszam flagę na domu, to łza się przyznam wokół, jak słyszę hymn, to w środku mi się naprawdę gotuje.
moja żona, która nosi mundur Wojska Polskiego, oznaczony też przecież naszymi barwami narodowymi. Ja nauczyłem się bardzo dzięki związkowi z nią szacunku do munduru, do świadomości tego, co znaczy obrona naszych granic, jak bardzo jesteśmy do tego zobowiązani. Natomiast ja uważam, że patriotyzmu nigdy nie można wykorzystywać przeciwko komuś. Że patriotyzm, jeżeli ma być nowoczesnym i mądrym patriotyzmem, powinien być włączający, a nie wykluczający. Że patriotyzm jest o solidarności, a nie o wykluczaniu. Że patriotyzm jest o budowaniu, a nie o lęku. Ja widzę dzisiaj próby budowania patriotyzmu w kontrze. Żebyśmy tylko się oznaczyli, że jesteśmy lepsi od innych i bardziej nam się udało. Patriotyzm to jest jak dom. Polska jest jak dom. Jeżeli masz gospodarza domu, który jest pewny swego, gościnny, serdeczny, to on się nie rzuca po kątach. To on się nie zamurowuje, to on nie krzyczy. On otwiera i mówi, zapraszam, po co żeście przyszli, co chcecie, jak to możemy zbudować? Ale patriotyzm to też pragmatyzm. To znaczy my musimy dzisiaj, będąc w Unii Europejskiej, będąc w NATO, będąc w innych sojuszach, powinniśmy odbudować Trójkąt Weimarski. To jest nową miara naszego patriotyzmu. Przecież jeżeli nie odbudowaliśmy Trójkątu Weimarskiego, to Polska znaczy mniej, a nie więcej. A jeżeli ktoś jest patriotą, to chce, żeby Polska znaczyła więcej, a nie mniej. Jest prosta zasada w polityce zagranicznej. Jeżeli nie jesteś przy stole, to kończysz w karcie dań. I naszym narodowym interesem jest to, żeby siedzieć przy stole i mieć tam mocną pozycję, tak jak mieliśmy przez lata. A PiS to wszystko zepsuł. Więc patriotyzm to walka o siłę Polski. O siłę wyrażoną w PKB, o siłę gospodarczą, o siłę dyplomatyczną, ale też o siłę, tak jak dzisiaj się ją powinno rozumieć w globalnym świecie. Czyli siłę do montowania koalicji. Wie pan, jak się patrzy na człowieka, który ma siłę, jest silny. On nigdy nie powie, że jest silny. Jestem silny, mówią ci, którzy są słabi. Jeżeli wchodzisz do pokoju i jest w nim ktoś, kto prezentuje autentyczną siłę, on nie musi mówić słowa. Wszyscy wiedzą i wszyscy się na niego orientują. I ja takiej Polski właśnie bym chciał, która nie musi mówić słowa, a wszyscy wiedzą, że reprezentuje sobą naprawdę potęgę. I my mamy olbrzymi potencjał. Naprawdę olbrzymi. Nie tylko geopolityczny, ale i gospodarczy, i kreacyjny, i pod wieloma innymi względami. Trzeba go tylko nie blokować i nie dawać jednej opcji politycznej zawłaszczać kraju. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, jeszcze jakie mamy tu procenty. PiS, jeżeli zdobywa w wyborach 30 parę, nawet 40 powiedzmy procent, to jest procent głosujących. A jeżeli się popatrzy na tę liczbę głosów, którą uzyskali w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania, doliczając tych, co nie poszli, albo doliczając też tych, którzy nie mogą głosować, bo są 17-latkami albo 16-latkami, to się okaże, że Polską rządzi dzisiaj nie 40%, a 18 albo 19% mniejszość. Prawie 20% kręci 80%, prywatyzując państwo. I moim zdaniem miarą patriotyzmu powinno być też to, żebyśmy nigdy do tego nie dopuścili. Żebyśmy mieli świadomość, że trzeba w Polsce wdrożyć to zdanie papieża Franciszka, o którym ja tak często mówiłem w kampanii. Jedność to nie jest jednolitość, to jest pojednana różnorodność. Bo my wtedy ocalimy Polskę, i będziemy patriotami, jeżeli będzie spoistość, spójność społeczna. Więzi poziome, pionowe, poprzeczne, bo tak trudniej jest je przeciąć. A nie, że będą dwa skłócone ze sobą obozy, podatne na to, żeby je szczuć na siebie. Bo dzisiaj tak się wygrywa właśnie wojny, tak jak już mówiłem. Szczując jednych na drugich. I nic więcej nie trzeba czasem zrobić. To nie będzie pytanie, proszę pana, to takie stwierdzenie. Myśmy się spotkali tam tak. Na Mariackiej. Nie, czy ja mówię... Pan szedł, tak. Wie pan, po co ja tam byłem? Tak. Ja tam poszedłem, bo było zapowiedziane pół godziny, że się pan spóźni, prawda? Pańscy poprzedni dwaj, pan Morawiecki i pan Duda, zaczynali tam na Mariackiej wizytę. Ja byłem, podejrzewałem, że pan też zacznie stąd, ale wysiadł pan z PO rejestracji, ja pana poznałem i jestem z tego tytułu zadowolony. Wie pan? I tyle. Nie, to nie jest pytanie, to jest stwierdzenie, że ja panu wierzę w tej chwili i wytrwam tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Rozumiem, że nawiązuje pan do
tego, co się, urzędu, który się tam mieści, wysokiego, kościelnego, z całym szacunkiem dla też kościołów sandomierskich, bo wiem, że macie tutaj zaprzyjaźnionych ode mną z dominikanów, a oni mają winnicę. I muszę powiedzieć, że w mojej lodówce leży jeszcze niespożyte wino Hyacynt, czyli Jacek, wyprodukowane właśnie w tej winnicy tutaj w Sandomierzu. Czeka na dobry moment, więc wiecie co, po prostu naprawdę, jeżeli pan jest stąd, to szacunek. No macie jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, naprawdę. I to jest po prostu perełka. I szczerze wam też zazdroszczę. Natomiast rozdział Kościoła od państwa zrobimy. I zrobimy go pokojowo, zrobimy go bez wojny religijnej, zrobimy go tak, jak powinien już dawno w Polsce być zrobiony. Kościół na swoje miejsce, państwo na swoje miejsce, partie na swoje miejsce. Wiecie, ja studiowałem psychologię, się zastanawiam czasami tak po amatorsku, skąd się w nas tyle agresji bierze czasami. I skąd się bierze agresja? Agresja się często bierze z lęku. A skąd się bierze lęk? Z poczucia nieporządku. Kiedy wchodzisz do pokoju, w którym wszystko jest porozwalane, to czujesz niepokój, czujesz lęk, nie umiesz tego ogarnąć. To zaczyna rodzić agresję. To zrobił taki bordel po prostu w tym domu, tak? Co to się w ogóle wyprawia? U nas ta agresja bierze się z lęku, a ten bierze się z nieporządku. Rzeczy nie są na swoich miejscach. Kościół nie jest na swoim miejscu. A kto twierdzi inaczej, niech popatrzy na rolę ojca Tadeusza Rydzyka w sprawowaniu władzy politycznej w Polsce, na przepływy finansowe, które idą dzisiaj w tamtą stronę, na wzajemne relacje, które tam istnieją. Kościół musi być na swoim miejscu. Nie walczyć z Kościołem. Absolutnie. Ja sam jestem przecież członkiem Kościoła i nie zamierzam na pewno walczyć ze wspólnotą, z której się sam wywodzę. Ona ma miejsce w Polsce. Ale to powinno być poukładane. Wszyscy w kampanii mówili, ale jak pan tak może, co to za propaganda, że pan nie będzie miał kapelana? Pan mówi, że nie będzie miał kapelana, tylko pracownika socjalnego. Ja mówię, a co mi korona z głowy spadnie, jak prezydent ma kościół 50 metrów od wejścia do swojego pałacu? Ja prawie codziennie staram się być na mszy, to co nie przejdę te 50 metrów? Po co urzędnika państwowego zatrudniać za państwowe pieniądze po to, żeby ja na mszy mógł chodzić? Czy to nie lepiej zatrudnić pracownika socjalnego, który rozwiąże problemy ludzi za to? Którzy piszą do kancelarii prezydenta? Przecież to można normalnie poukładać. Trzeba zaprosić Kościół do rozmowy, bo on jest tutaj stroną, inne strony wyznaniowe też, i poukładać to wreszcie finansowo, organizacyjnie, bo to już, wiecie, te wszystkie spotkania, na których nie wiesz, kto jest ministrantem, kto ministrem. Te procesje z darami, te śpiewanie psa. Ludzie, kochani, śpiewajcie psalmy, ale na Boga w swoim czasie prywatnym, a nie jako minister rządu Rzeczpospolitej. To wszystko wymaga poukładania. Wiecie, dlaczego to wymaga poukładania? Bo pokolenie naszych dzieci nie będzie się z tym chrzanić. Tylko jak to wahadło się odwinie, to będziemy mieli taką wojnę religijną full blown w Polsce, że się nie pozbieramy. I to trzeba. I dlatego odpowiedzialnością nas, rodziców tych dzieci, jest to, żebyśmy wiedząc to wszystko o historii Polski, o roli Kościoła w Polsce, ale też i o polityce ostatnich 30 lat, wreszcie to uporządkowali. Można jeszcze jedno pytanie? Radosław Brzycki, portal 4miasta.pl. A jakie to 4 miasta? Sandomierz, Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg. Słyszałem, że ostatnio się jakaś współpraca zaczyna wreszcie zawiązywać regionalna. Że Sandomierz zauważył Stalową Wolę, Stalowa Wola, Sandomierz, choć to inne województwa, w Tarnobrzeg, że to się wszystko zaczyna tu fajnie, to dobrze. Dobry kierunek. Dobrze, mam takie pytanie. Mamy ten podział w społeczeństwie, ten polaryzację. Jaką pan widzi metodę, sposób, żeby to łagodzić? Wie pan co, na pewno nie utopijną, nie na zasadzie zalejemy was wszystkich miłością o konsystencji smoły, tak? Jak było w słynnym filmie King Size, polokoktowcy nas nie kochają, ale my ich tak długo będziemy kochać i w domyśle tak mocno, że aż oni nas pokochają, tak? To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby wreszcie zeszło z nas to ciśnienie, ta agresja, że my się nie zgadzamy. Że jeżeli ja się z panem nie zgadzam, to jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest to, że ja panu przeszczepię swój mózg. I dopiero jak ja panu przeszczepię swój mózg, to ja mogę z panem rozmawiać. Nie, że zgodzimy się na to, że jesteśmy różni. To jest czasami najtrudniejsze ćwiczenie. Ludzie często oczekują, że będą same spotkania, z których będą deale, że się dogadamy. Nie, będą takie spotkania, po których się nie dogadamy, ale wartością z tych spotkań będzie pogłębienie relacji. To, że będziemy mogli spotkać się raz jeszcze. I każdy z was, kto był w jakiejkolwiek relacji, wie, że to tak działa. Że czasami jest tak, że trzeba umówić się po to, żeby móc się umówić po raz kolejny. My to w pomaganiu, w dwóch fundacjach, które założyłem,
dziękować Bogu, działają, ratujemy 40 tysięcy ludzi rocznie, cały czas, na całym świecie i bardzo się z tego cieszę. Ja tam pracując odkryłem pojęcie capacity building, budowanie pojemności. Czasem jest tak, że masz osobę na przykład w kryzysie bezdomności na ulicy, której przychodzisz i mówisz, ja mam dla ciebie kurs spawania. On mówi, ale ja mam kryzys alkoholowy, jestem bezdomny, mam 1000 innych problemów, co mi po twoim kursie spawania? Ale ja mam kurs spawania. Nie, do tego kursu spawania długa droga. Najpierw musimy rozwiązać wiele innych problemów, zbudować pojemność, żeby ten człowiek był w stanie ten kurs spawania przyjąć albo inne rozwiązanie jeszcze, które nam zasugeruje. Dlatego ja uważam, że rozwiązaniem jest rozmowa, nie mizianie się, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale rozmowa. Rozmowa, tu się zgadzamy, a tu się nie zgadzamy. Tu będziemy działać razem, a tu nie możemy działać razem. Ale jeżeli możemy działać razem w tym zakresie, to to zróbmy. Ja myślę, że to jest, ja pan, podam panu prosty przykład, bo gadam długo, ale pokażę na przykładzie aborcji. Pisałem o tym w swoim programie w broszurze Nowy Prezydent. Od 93 roku obowiązuje w Polsce ustawa antyaborcyjna w tym kształcie. Nic się w tej sprawie nie zmieniło i w najbliższych latach nic się w tej sprawie nie zmieni. To będzie wyciągane jako pała do okładania się po głowach przez jedną albo drugą stronę, kiedy trzeba będzie zbić polityczny kapitał. A ja już wtedy mówiłem, słuchajcie, a jakbyśmy się tak zgodzili co do rzeczy, co do których się zgodzimy. Na przykład, że jeżeli mamy ten wyjątek eugeniczny w ustawie, tak, czyli aborcja z powodu nieodwracalnej ciężkiej choroby wady płodu, to zgodzimy się co do tego i strona pro-life, i tak zwana, i strona pro-choice, że rodzice, którzy znajdują się w sytuacji takiego wyboru, są w dramatycznej sytuacji. Świat im się często wali. Dostają wyniki badań genetycznych i nie wiedzą, co mają zrobić ze swoim życiem. A gdybyśmy takim pomogli, a gdybyśmy zorganizowali dla nich pomoc, rozbudowując jeszcze ten projekt Za życiem, który PiS wprowadził, ale potrzebuje rozwoju. Płatny urlop, opieka wytchnieniowa, opieka psychologa, opieka z MOPS-u, żeby oni mogli odetchnąć i żeby oni podjęli decyzję, a nie sytuacja za nich, albo ich lęk za nich. I co, jakbyśmy się dogadali co do tego, to źle? A możemy się co do tego dogadać. I już jest sprawa załatwiona. Trochę. Już popychamy świat do przodu. A dalej się nie będziemy zgadzać. My musimy się nauczyć, że jesteśmy różni i że to jest normalne, że jesteśmy różni, że nienormalne jest to, że się z tego powodu zabijamy. Rozmawiać, 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 rozmawiać i pokazywać różnorodność jako normalność. I zobaczy pan, że to w pewnym momencie zacznie pracować. Ludzie zaczną wyciągać z tego wnioski. Ja mogę? Proszę. Ja chciałbym wrócić do tego tematu, o którym pan wcześniej wspomniał, mówiąc o funkcji prezydenta i pierwszej damy. Wiele lat temu Anna Komorowska i Jolanta Kwaśniewska powiedziały, żeby usankcjonować funkcję pierwszych dam, czyli mówimy oczywiście o wynagrodzeniu, uposażeniu, bo tak naprawdę Jolanta Kwaśniewska przez 10 lat no, była osobą, która nie zarabiała. Czy teraz jako osoba, która jest przewodnikiem tego ruchu, potem myślę kandydat też na posła, partia i tak dalej. Czy ma pan pomysł na to, jak to usankcjonować dzisiaj? Tak, i to się znajdzie w tym projekcie, czy w tych założeniach do ustawy, które napiszemy. Oczywiście, że małżonka prezydenta, czy może kiedyś będzie kobieta, więc małżonek prezydenta powinien otrzymywać wynagrodzenie, bo wykonuje pracę i powinien być przede wszystkim ubezpieczony. Wiecie, to jest paranoja, którą dzisiaj mamy w Polsce, że mówimy o równouprawnieniu kobiet, że mamy artykuł 33 Konstytucji, który mówi, że kobiecie i mężczyźnie za pracę należy się równe wynagrodzenie, a jest jedna osoba w państwie, która nawet ubezpieczenia zdrowotnego nie ma, a pracę na rzecz państwa wykonuje, tak? No bo jeździ, otwiera, rozmawia, przewodniczy radom i tak dalej, to już nie jest jej życie zawodowe, to jest życie na rzecz państwa. Więc mieć sytuację w kraju, w którym małżonka prezydenta musi mieć składkę zdrowotną opłacaną przez jej męża, no to przecież to jest feudalizm, to jest XIX wiek, nie wiem, to jest XVII, XVIII wiek. Nie może tak być. A więc to powinno zostać raz a dobrze uregulowane. Tylko to powinno być uregulowane sensownie. A więc po pierwsze, normalny etat, normalnie wykonywana praca na rzecz państwa, ale opis stanowiska. Tak? Czyli my jasno zawieramy umowę. To należy do obowiązków i za to się należy wynagrodzenie. Nie dostajesz wynagrodzenia za to, że jesteś czyjąś żoną albo mężem, tylko że wykonujesz takie, a nie inne zadania. Karta opisu stanowiska. Jasno wiemy, na co się w tym momencie piszemy, co leży w naszych obowiązkach i wtedy takie wynagrodzenie powinno być, dlatego że ci ludzie, i ja to mówię, a będę prezydentem czy nie będę, nieważne, ale mówię tutaj o Agacie Dudzie, mówię o Annie Komorowskiej, o Jolancie Kwaśniewskiej, one sobie takiego życia nie wybierały. To jest decyzja ich mężów, kariera polityczna ich mężów
I dlaczego kobieta ma ponosić teraz winę za to, że jej mąż podjął taką decyzję albo inną decyzję podjął? Żyjemy w XXI wieku. Ja mówiłem, że my byśmy z żoną, jeżeli nas by to szczęście spotkało i ten zaszczyt, robilibyśmy wszystko, żeby nie musiała rezygnować ze swojej pracy. Bo dlaczego to ma być tak, że w XXI wieku wszystkie kobiety pracują albo większość pracuje, jeżeli chce pracować, a żona prezydenta nie może realizować swoich pasji, swojego, musi zrezygnować z tego, na co pracowała 20 lat, tak? Albo czasami 30 i więcej. Przecież to jest jej życie, jej osiągnięcia, jej kariera, jej nazwisko. Dlaczego do tego zmuszać? Więc trzeba by było to poukładać na XXI wiek. Ale na pewno należy zadbać o to, żeby było ubezpieczenie, żeby była normalna pensja za pracę, ale żeby to było też jasno powiedziane, za jaką pracę ta pensja ma być. I nie musi to być od razu 18 tysięcy, bo powiedzmy sobie szczerze, że walnięcie tego, no to było takie na pałę trochę, tak? No dlaczego 18 tysięcy? Startujemy z poziomu zero, no to zróbmy, oprzyjmy to jakiś wskaźnik, nie wiem, średnio o średnią płacę w sektorze przedsiębiorstw, tak? Zróbmy jednokrotność, półtorakrotność albo dwukrotność, niech to będzie 5 tysięcy, 7,5 albo 10, ale dlaczego 18, tak? To nie tak powinno wyglądać. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bo jak nie, to już kończymy. A ja wiem, że i tak byliście bardzo wytrwali i za to jestem Wam bardzo wdzięczny. Słuchajcie, dziękuję Wam w takim razie serdecznie. Chcę Was zostawić z podziękowaniem i z dwoma prośbami. Dwoma czy dwiema? Jest to jakiś polonista? Dwoma, dobra. Dwoma, dobrze. Uff, 20 książek napisałem, nawet polskiego nie znam. Z dwoma prośbami. Pierwsza prośba jest taka, żebyście rozważyli wejście na naszą stronę polska2050.pl i tam zobaczycie, jak możecie się zaangażować. Wystarczy wysłać zgłoszenie mailem, nasz koordynator lokalny się odezwie i zapyta, co możecie, co chcielibyście, ile możecie poświęcić, czy chcecie się zaangażować tak, czy siak, może coś umiecie, czego potrzeba, bo my też pomagamy sobie nawzajem, w tym jeden jest prawnikiem, drugi nauczycielem, trzeci kimś innym, opieka nad dziećmi, pomoc prawna, mnóstwo różnych potrzeb ludzie do nas zgłaszają i można zacząć działać już. Proszę też Was o rozważenie tego zlecenia stałego, 20 zł 50 na miesiąc. Tylko wiecie, jak jest problem ze zleceniami stałymi. Nawet jak ja Was przekonałem, że może warto, na Netflixa płacicie abonament, na Cyfrę Plus płacicie, na telefon płacicie, to dołożycie jeszcze jeden abonament na to, żeby może w Polsce było lepiej za 3 tygodnie. I nawet może Was przekonam, ale wiecie, z czym przegram? Z tym, że jak wrócicie do domu, to tego nie zrobicie. Bo będzie sobie 20, 50, nie, jak emerytura przyjdzie, to zrobię 30. Tylko, że jak przyjdzie emerytura, tego nie zrobisz, bo zapomnisz. Wszystko, co ma być zrobione jutro, nie będzie zrobione. Zrobione zostanie to, co zostanie zrobione dzisiaj. Więc jeżeli Was mogę prosić dzisiaj o takie zlecenie, to będę Wam bardzo wdzięczny. 5 zł na tydzień, tam z hakiem wychodzi, 6 czy tam. Nie jestem dobry z matematyki też, nie tylko z polskiego. Więc możemy sobie wyobrazić, jakiego rzędu są to pieniądze. A jak się to zbierze w masę, to zrobi ten strumień, o który nam chodzi. Bo my musimy, wiecie, ja wczoraj mówiłem na live'ie. My gramy w ekstraklasie z Legią, z Realem, z Barceloną, powiedzmy sobie, a mamy środki finansowe Izolatora Bogu Chwała i Huraganu Wołomin. Tak? Musimy rzeczywiście, bo na razie nam super idzie, żeby była jasność. Trzecie miejsce w sondażach, świetni ludzie, bardzo dynamiczny ruch, napływ ludzi do tego ruchu, super. Ale jednak potrzebujemy to rozwijać i rozkręcać na stałe, na miesiące i na lata. A nie tylko na chwilę. Więc bardzo o to rozważenie proszę. I trzecia rzecz. Dzisiaj tu są ze mną moje książki. Każdy grafoman jest najbardziej spełniony, jak ludzie biorą jego książki i czytają. Więc jest tu chyba 2 czy 3 tytuły. I te tytuły są też cegiełkami na moją fundację Dobra Fabryka. Tę, którą założyłem 8 lat temu. Ta fundacja, jak powiedziałem, ratujemy w sumie w 2 fundacjach 40 tysięcy ludzi na całym świecie. W tej chwili jednym z naszych najpilniejszych projektów i potrzeb. My mamy projekt w Grecji, na wyspie Lesbos, tam gdzie spłonął przedwczoraj ten ośrodek dla uchodźców obóz Moria. 13 tysięcy ludzi zostało bez głowy, 40% z nich to niepełnoletni. My tam fundujemy po 200 posiłków, po 2000 posiłków tygodniowo. Przez wiele miesięcy to robiliśmy, a teraz organizujemy pomoc, że tak powiem, emergency dla tych dzieci, dla tych maluchów, często noworodków, które tam zostały bez jedzenia, bez mleka, pod gołym niebem, zanim ten problem zostanie rozwiązany. Kupując tę książkę, wspierasz fundację i te nasze działania.
Bo to działa bardzo prosto. Ja kupuję tę książkę jako autor, znaczy fundacja może kupić dzięki mnie z 60% zniżką. My sprzedajemy ją tutaj niżej niż cena w księgarni, a więc tak wychodzicie na swoje. A ta różnica tam kilkanaście, czasami 20 zł, to jest cegiełka na te nasze działania. Więc jak dzisiaj kupicie tę książkę, ja złożę wam też chętnie autograf, podpiszę. Miejcie świadomość, że uratowaliście komuś życie, bo 20 zł to są dwa posiłki sensowne, które można ludziom przekazać. Gadanie gadaniem, a robotę trzeba zrobić. I jeżeli ja mogę zrobić coś, żeby dzisiaj jeszcze jeden człowiek i jeszcze jeden, nie poszedł spać głodny, to chętnie to zrobię i będę na kolanach o to ludzi prosił. Bo przez swoją pracę w fundacjach ja byłem świadkiem śmierci głodowej dzieci, byłem świadkiem też tego, jak czują się rodzice w momencie, w którym nie są w stanie dziecku nic dać, na przykład poza kawałkiem kartonu do rzucia, żeby nie płakało przez następne pół godziny i jakoś poszło spać. Ja to widziałem na własne oczy. Ja wiem, że w jakim świecie żyję. I wiem, że my musimy ten świat uczynić takim, zaczynając od Polski, a później idąc na świat, w którym nikt nigdy nie będzie musiał płakać z tego powodu, że jego dziecko za chwilę obudzi się i będzie płakało, bo nie będzie miało co jeść, a on nie ma mu co dać. To nie tak wszystko zostało poukładane. To nie tak. I naszą odpowiedzialnością jest to, żeby to zmienić. Przepraszam za taki może emocjonalny koniec, ale czytałem właśnie teraz doniesienia z Mori, jak jechałem tutaj do was i jestem wstrząśnięty tym, co tam się dzieje. W ten sposób też możemy pomóc. A jak ktoś chce inaczej, zapraszam też na dobrafabryka.pl. Tam na pewno znajdziecie mnóstwo innych inspiracji. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Kochani, proponuję 100 lat. Szymon w tamtym tygodniu skończył 44 lata. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Dziękuję bardzo. Tu wdarzę produkty regionalne. Zawsze człowiekowi starość wypomną. Nigdzie nie odpuszczę. Akurat nie od Dominikanu, żeby się nie powtórzyło. Dobrze, super. Bardzo serdecznie bardzo dziękuję. Dobrej winnicy Płochockiej. Serdecznie wam dziękuję. To są nasi koordynatorzy lokalni. Zapraszam do kontaktu też z nimi. Rafał, oddaję, tak? Oddaję głos do studia w Sandomierzu. Ojej, dziękuję, to zaszczyt. Ja tylko chciałem przedstawić i powiedzieć, że struktury w regionie państwa już są ustanowione. Andrzej Wyrazik jest osobą koordynującą powiat sandomierski. Ja jestem odpowiedzialny, ja jestem członkiem zarządu regionu świętokrzyskiego. Ze mną są pozostali członkowie Agata Osóbka, Ireneusz Gwóźdź i Grażyna Adyda. Jeżeli państwo mają jakiekolwiek pytania, czy chcieliby się zorientować, czym zajmuje się nasze stowarzyszenie 2050, bardzo proszę wejść na stronę www.polska2050.pl. Tam są wszystkie informacje potrzebne. Również jeżeli państwo potrzebujecie kontaktu z naszym regionem, z kimś odpowiedzialnym za region, bardzo proszę używać maila świętokrzyskie@polska2050.pl. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie i za udział w tym spotkaniu w Sandomierzu.